Ciąg dalszy szkiców rozwiązań zadań z zawodów drugiego stopnia XIII Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zadanie drugie. Dany jest trójkąt ostrokątny ABC, w którym AC jest różne od BC. Punkt K jest spotkiem wysokości tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka C. Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC. Udowodnij, że pola czworokątów AKOC oraz BKOC są równe. No to rysujemy trójkąt ostrokątny A, B, C. Długość boku AC nie jest równa długości boku BC. Zapiszmy od razu założenie, które właśnie po cichu poczyniliśmy, że AC jest mniejsze od BC. AC mniejsze od BC. Nie stracimy przez to ogólności dowodu, bo dla sytuacji odwrotnej rysunek będzie lustrzanym odbiciem tego, co właśnie narysowaliśmy. Punkt K jest spotkiem wysokości tego trójkąta poprowadzonej z wierzchołka C. Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC. I mamy udowodnić, że pola tych dwóch czworokątów AKOC i BKOC są równe. Oznaczmy przez M środek odcinka AB, ponieważ proste CK i OM są równoległe. CK równoległe do OM, O leży na symetralnej AB, więc pole trójkąta CKO jest równe polu trójkąta CKM. CKO równe CKM. Bo mają tę samą podstawę i równe wysokości. Przyjmijmy, że pola wielokątów oznaczamy przy pomocy nawiasów kwadratowych. Czworokąt AKOC jest wypukły, wobec czego otrzymujemy pole czworokąta AKOC równe jest sumie pól trójkątów AKC i CKO, tego trójkąta i tego trójkąta, co jest równe sumie pól trójkątów AKC i CKM, czyli jest równe polu trójkąta ACM. Jego pole jest z kolei równe połowie pola trójkąta ABC, bo M jest środkiem AB. W konsekwencji pole czworokąta BKOC to pole trójkąta ABC minus pole czworokąta AKOC, czyli również połowa pola trójkąta ABC, czyli pola czworokątów AKOC i BKOC są równe, co było do udowodnienia.